Ciekawe zapytanie, czy możesz o parę dni przyspieszyć kolejne badanie kierowcy w WOMP, jak dostałeś oczywiście poprzednie negatywne za alkohol. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od zapytania mojego widza. Witam panie doktorze, mam takie pytanie, oczywiście chodzi o prawo jazdy. Zatrzymano mi je za alkohol 2 lata temu, prawie 2 lata. Termin mija 12 lutego 2015 roku, natomiast orzeczenie lekarskie z WOMP-u, z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy jest do 27 lutego i w związku z tym, czy mogę wykonać ponowne badanie w WOMP-ie nieco wcześniej, tak aby móc już następnego dnia pójść do Wydziału Komunikacji i starać się o wyznaczenie terminu egzaminu. Orzeczenie niestety było negatywne, także pozostaje mi do wyboru tylko WOMP. Nie mogę pójść do lekarza prywatnego, ale nie mogę nigdzie znaleźć, czy musi być to w tym dniu, który jest określony na orzeczeniu. Czy może być to wcześniej, zaraz po zakończeniu zakazu, tak aby zawsze było te kilka dni na przyspieszenie procedury? No, odpowiadając na to pytanie, wydaje mi się, ale to mi się tylko wydaje, że te parę dni wcześniej dla WOMP-u nie powinno zrobić wielkiej różnicy, no tym bardziej, że też nie za bardzo zmienia to sytuację prawną tego kierowcy. Prawo jazdy zabrane zostało mu na ponad rok, czyli i tak czy siak musi zdawać powtórny egzamin, jeżeli oczywiście przejdzie badania lekarskie. Co bym zrobił? Na wszelki wypadek zadzwoniłbym do rejestracji danego WOMP-u i upewnił się po prostu, czy jest to możliwe. No i w ten sposób, jak masz taką sytuację, to unikniesz jakiejś niespodzianki, kiedy przyjdziesz wcześniej. No z drugiej strony, lekarz WOMP-u, nawet jak przyjdzie wcześniej, może po prostu wykonać wszelkie badania, a następnie Ciebie zaprosić tylko na tą część orzeczniczą, której może technicznie dokonać w dniu zakończenia ważności poprzedniego orzeczenia. Także na tym kończę. Jeżeli natomiast Tobie udało się w jakiś sposób przyspieszyć termin badania w WOMP-ie, napisz oczywiście w komentarzach do tego wideo. No, wydaje mi się jednak, że te 2 tygodnie to jest jakiś taki dopuszczalny okres. Tam nic nikomu się złego nie stanie. Natomiast jeżeli filmik Ci się spodobał, daj lajka, daj kciuka. Nawet zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy, tam są dziś linki do subskrypcji. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce. A tak na marginesie, na wszelki wypadek pamiętaj o jednej rzeczy. Udokumentowaniu rocznego okresu abstynencji. Obowiązek tego udokumentowania został wprowadzony w lipcu 2014 roku nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Natomiast kiedyś tego nie było, kierowcy mogą o tym nie wiedzieć. Natomiast brak tego udokumentowania u jakiegoś psychiatry, u lekarza terapeuty może być przyczyną kolejnego orzeczenia negatywnego i wielkiego zdziwienia u lekarzy. Nawet z takich względów formalnych. Nie masz udokumentowania abstynencji. Mam nadzieję, że odpukujemy w niemalowane drewno. Do zobaczenia w kolejnym wideo.